Cześć, witamy Was w szóstym odcinku hutniczego Q&A. Zgodnie z zapowiedzią naszymi dzisiejszymi gośćmi są... Szymon Szydełko. Grzegorz Staszewski. Nie traćmy więc czasu i zaczynajmy. Na początek, panowie, kilka pytań wspólnych. Zacznijmy od tego pierwszego. Największe objawienie tej rundy w zespole hutnika. Moja odpowiedź jest tylko może być jedna. Uważam, że kolektyw i zespół to jest największe objawienie. Ta drużyna pokazała w rundzie wiosennej, że przede wszystkim słowo drużyna idealnie do niej pasuje i tutaj nie ma chyba jednostki. Tutaj jest po prostu tak jak po meczu z Garbarnią, przepraszam, z Motorem Lublin została drużyna wybrana jako zawodnik meczu. Tak chyba trzeba powiedzieć w tej rundzie, bo tutaj wielu zawodników zrobiło tak duży progres, że to grzechem byłoby kogokolwiek pominąć bądź nie uznać, że nie zrobił jakiegoś tam progresu. Rozumiem. Drugie pytanie. Czy brakuje Wam jakichś narzędzi do codziennej pracy? Jeżeli tak, to jakich? No może nie tyle narzędzi, co według mnie brakuje trochę rąk do pracy, bo nie ukrywam, że przydałby się ktoś jeszcze, kto by nam tutaj był w stanie w trakcie wielu jakichś treningów, które prowadzimy, mógł operować drona i nagrywać treningi, ze względu na to, że wtedy wszystko dokładnie możemy otworzyć, zobaczyć. Tak samo w trakcie meczu dużo lepsze jest nagrywanie za bramki. Mamy taką możliwość, bo tutaj klub nam wynajmuje drona, ale no nie mamy po prostu operatora do tego, także nie może nie jakiś w jakimś stopniu sprzęt, a trzeba też po prostu kolejnych rąk, żeby jeszcze usprawnić jaką naszą pracę. Rozumiem. Trzecie pytanie. W jakim aspekcie gry zespół poczynił największy postęp? To ja mam na wszystkie pytania, może Grzegorz. Nie, no teraz przepraszam, bo ja się tak rozpędziłem. No analizujemy to wielokrotnie, no. Myślę, że na pierwszy rzut oka no, ta gra w defensywie to jest coś, co jakby czym się w tej rundzie specjalizujemy. Można powiedzieć, stracimy mało bramek, a to się przekłada na efekty w postaci punktów. No. Gra gdzieś w ofensywie wygląda coraz lepiej. Zawsze chcemy, żeby wyglądała jeszcze lepiej, ale jeżeli miałbym wskazać jeden element, to będzie to na pewno gra defensywna. Hierarchia ważności elementów składających się na to, aby zawodnicy, a tym samym drużyna, była jak najlepiej przygotowana. Proszę Was, panowie, o podanie od 1 do 5 wśród tych, które wymienię za chwilę. Trening, dieta, odpoczynek plus według Was dwa takie subiektywne czynniki. Bardzo dobre pytanie. To znaczy tutaj tych czynników myślę jest bardzo dużo. Jeżeli pierwszym naszym skojarzeniem na pewno będzie trening. To jest ilość tych wypracowanych minut na boisku. Przełoży się później na efekty czysto piłkarskie. To na pewno będzie gdzieś na pierwszym miejscu. Dieta, odpoczynek to gdzieś... nam się przeplata na drugim, trzecim miejscu. Trenerzy często powtarzają, że jest odpoczynek, regeneracja jest jednym z tych elementów najbardziej niedocenianym, a jednym z najważniejszych. Ja jaki mógłbym dodać, to na pewno trzeba pamiętać, że zawodnik spędza 2/3 czasu poza klubem, więc jego gdzieś tam rygor, jego sposób funkcjonowania poza klubem, ciężko może to zdefiniować jednym słowem, ale tu bym dał taką gwiazdkę, która jest bardzo, bardzo ważna w przygotowaniu do gry. To jest spędza czas wolny, można powiedzieć. Przede wszystkim zawodnik, piłkarz, zawodnik właśnie musi mieć świadomość tego, że on jest sportowcem 24 na dobę, a nie tylko przez 2 godziny czy 3 godziny dziennie w trakcie przyjazdu do pracy, także to, co Grzegorz powiedział, jest bardzo ważne. Bardzo ważne w tym wszystkim jest tak samo etos pracy, podejście nawet do treningu, bo być na treningu, a przepracować, zrobić odkreśloną jednostkę w 100%, tak jak ona ma wyglądać, to są dwie różne rzeczy i tutaj tak samo jest bardzo ważna właśnie w tym wszystkim jakość wykonanej pracy, no i mental, no, zawodnik przede wszystkim, tak jak już dziś kiedyś tu odpowiadam na jakieś pytanie,
czy bardzo musimy zespół motywować, używać jakichś różnych rodzajów środków motywacyjnych dla zespołu, no ale no właśnie uważam, że tutaj jest kolejna rzecz, którą mógłbym gdzieś tutaj do jednego z tych punktów dołączyć, że właśnie przygotowanie mentalne jest, odgrywa kluczową tutaj rolę, jeżeli zawodnik ma wszystko dobrze w głowie poukładane i wie, z czym połączyć poszczególne elementy, to na pewno nie ma takiej możliwości, że nie zrobi progresu i tutaj na pewno będzie on się rozwijał i grał coraz lepiej. No tak, no czym jest motywacja sztabu bez w zasadzie samo zaparcia takiego jednak przy tym wszystkim, prawda? Piąte pytanie, jak się panowie czujecie w Hutniku? Jak się Grzesiu czujesz w Hutniku? Czuję się tak, jak wyglądam, czyli bardzo dobrze. Na pewno nie, żartuję, ale sama gdzieś tutaj otoczka, ja często to podkreślam, osób, które są związane z klubem, które nam bardzo pomagają, to sprawia, że myślę, że my jako zespół, sztab czujemy się bardzo dobrze. Ja muszę wykonać jeden gest za Hutnika. Jest to nasz ulubiony gest, bo wielu właśnie tutaj ludzi poświęca się dla tego klubu bardzo często bezinteresownie, bądź za jakimś bardzo niskim nakładem tutaj swojego interesu, więc my tak troszeczkę żeśmy już ten gest tutaj do siebie przyjęli, bo naprawdę bardzo to doceniamy, a dwa to po prostu ci ludzie są bardzo blisko cały czas nas, bardzo dużo nam pomagają, także no tutaj jest taka, gdzie nieraz wspominałem, fajna atmosfera, widać, że wielu ludziom bardzo zależy na tym klubie, i robią to właśnie z czystej miłości do klubu, z czystego jakiejś tam, nie wiem jak to powiedzieć, czy pasji, czy z czystego po prostu oddania. I naprawdę tutaj to trzeba docenić, bo byłem już w kilku klubach, a tutaj bardzo mocno widać, że ktokolwiek, kto jest mocno związany z klubem, bardziej częściej patrzy dla dobra klubu, a nie żeby szukać tych słabych rzeczy, bądź które gdzieś tam nie do końca może funkcjonują tak, jakby sobie ktoś tego życzył, to tutaj nie ma takich. Każdy patrzy, widzi te dobre strony i chce jak najlepiej dla klubu, dla drużyny i daje z siebie maksa. Jakie są panów największe marzenia? Krzysiu, jakie są twoje marzenia? Weź, odpowiadaj pierwszy, bo ja wtedy po prostu... Jako trener mówimy o zawodowych marzeniach, to na pewno jest praca w klubie, który będzie rywalizował w Europie, w pucharach, z drużynami światowego formatu. Ja nie widzę przeszkód, żeby to był Hutnik. Moim największym marzeniem jest chyba wygrywać wszystkie mecze 1-0. Piękne marzenie, naprawdę. Nie, tak mówię, bo chodzi o to, że wtedy wiadomo, jak są zwycięstwa, to na pewno dobrze się pracuje, widać rozwój i progres drużyny. Wiadomo, że to musi być tak, żeby pasowało do naszego stylu, czyli na zero z tyłu. No, a z przodu grać, tak samo mówię, konsekwentnie, każdy by chciał wygrywać po 4-5-0, ale to bardzo często wtedy usypia, bardzo często wtedy powoduje to, że w jakimś tam stopniu jest jakieś samozadowolenie, a tak skromnie po 1-0, żeby nie tracić zapału, jest to zawsze małymi łyżeczkami, ale się najeżdża. Taki złoty środek po tak. prostu. Ostatnie ze wspólnych pytań, takie troszeczkę już na luzie. Czy smakują panom obiady w Hutniku? Myślę, że należą się brawa panią z Hatrika. Bo... Stasiu, one nie są dobre, nie? One są bardzo dobre. Dokładnie. Na tych obiadów to proszę nam wierzyć, ale dzisiaj nie bylibyśmy w tym samym miejscu. Także te obiady to jest jeden z tych elementów bardzo ważnych w składowych piłkarza. Więc... Tak, ale tu mówimy teraz całkiem poważnie. Nie żartujemy tak, sobie, że naprawdę tu jest bardzo dobra kuchnia i nie dość, że można zjeść naprawdę dużo i nieraz aż za dużo, to naprawdę i cały czas jest zmieniane te menu i tutaj jesteśmy no, nieraz bardzo rozpieszczani, także bardzo polecamy nawet ludziom z zewnątrz, żeby tutaj korzystali z tych obiadów, bo na pewno warto i nikt nie będzie, tutaj nie może być zawiedzony, a jeszcze cena co do jakości to jest top.
To jest koniec pierwszej części. Teraz przejdziemy do drugiej. Są to pytania indywidualne. Zaczniemy od trenera Szymona. Pierwsze pytanie. Co spotkał pan w Hutniku, czego nie było w poprzednich miejscach pracy? Oj, tak ciężko szukać, bo tych miejsc moich pracy już naprawdę było dużo. No ale tak, co mogę powiedzieć, co spotkałem w Hutniku? Przede wszystkim spotkałem drużynę, która ma ogromny potencjał i która nie patrząc na bieg zawodnika w tej drużynie bardzo chce rozwoju i chce iść do przodu. Spotkałem tutaj w tym klubie bardzo dobrą pracę z młodzieżą i tutaj byłem pod ogromnym wrażeniem wielkości tej szkółki i rozwijania się tutaj tej akademii i tutaj byłem na niejednym treningu i naprawdę jest to fajna jakość i ci zawodnicy młodzi muszą to na pewno bardzo doceniać. Co takiego też spotkałem, to co już wspomniałem, tą atmosferę taką ludzi związanych z klubem, robiącym to całkowicie bezinteresownie, robiących to z miłości do klubu, do barw klubowych, do herbu, do tutaj drużyny i to są takie rzeczy chyba, które mnie najbardziej tu urzekają. No i spotkałem tutaj, jeszcze tak kontynuując, mówiąc o poprzednim pytaniu, bardzo dobrą kuchnię. Drugie pytanie. Czy jest jakiś trener, którego warsztat chciałby pan lepiej poznać? Oj, na pewno. No, jest wielu wspaniałych trenerów, na których gdzieś tam się wzoruje, imponuje mi ich praca. Na pewno jest to, jeżeli chodzi o grę ofensywną, to nie ukrywam, że chciałbym bardzo pojechać na staż do Atalanty Bergamo, do trenera Gasparniego. Chciałbym zgłębić jeszcze może bardziej pracę trenera Conte, bo to są tacy trenerzy, na których gdzieś tam bardzo dużo się wzoruje. No i nie ukrywam, że takim kolejnym trenerem, który też mnie inspiruje, podoba mi się jego praca, jest to na pewno, mówiąc o zagranicznych trenerach, trener Simeone, ze względu na lata pracy w danym klubie, jak on długo pracuje, a w jakim stopniu dalej motywuje zespół i ten zespół tak naprawdę cały czas jest na przy tym budżecie, którym dysponuje, rywalizuje z najlepszymi drużynami w Europie. Także to jest chyba takich trzech trenerów zagranicznych, których bym tu mógł bardzo mocno chciałbym zobaczyć, jak pracuje, jak wygląda ich warsztat. A jeżeli chodzi o Polskę, to też nie chciałbym jakoś tu bardzo tak wybiegać, bo tu wiadomo, że jest wszystko blisko i nie chciałbym, żeby jakiś trener czuł się niedoceniony, ale mogę tylko tyle powiedzieć, że bardzo chętnie jeszcze raz bym pojechał na staż do trenera Nawałki, bo będąc raz na stażu dało mi to bardzo wiele. Uważam, że to był taki profesjonalista, który mnie zainspirował do bardzo dużo do pracy właśnie takiej trenerskiej i tutaj naprawdę bardzo mi wspomniał ten czas i chętnie bym go jeszcze raz przeżył. Trzecie pytanie. Która z dotychczasowych bramek strzelonych przez nasz zespół dała trenerowi największą radość jak do tej pory? Nie ma odpowiedzi, od razu mówię, że wszystkie bramki są równie ważne. Ojej. To może powiem inaczej. Kiedyś słyszałem taki najpiękniejszy komplement, jaki może powiedzieć facet kobiecie, że jest piękna jak gol w 90 minucie. I wydaje mi się, że po prostu chyba ta bramka z Suwałk. To będzie bramka, którą będę zawsze wspominał, bo po prostu taki wybuch wtedy emocji był, że może jeszcze to we mnie siedzi. Czwarte pytanie. Czy w pierwszej chwili po otrzymaniu propozycji nie miał pan wątpliwości, jak przyjmie pana środowisko kibiców po pamiętnym meczu Hutnik Sokół Sienawa? Nie miałem. No po prostu pracując w danym klubie tak naprawdę staram się oddawać z siebie maksa. Nie patrzę na to, czy mogę być w następnym klubie za chwilę i jak będę tam później odbierany przez kibiców. I mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu po czasie, czy jak ktoś, kto tak analizuje moją pracę, to właśnie będzie patrzył na to w ten sposób. No, byłem wtedy w Sieniawie, była sytuacja, z którą nie mogłem się zgodzić, bo była krzywdząca dla mojego zespołu, więc oczywiście nie mając nic do kibiców Hutnika, po prostu reagowałem, broniąc swój zespół po krzywdzącej decyzji. Także no, to był po prostu mecz, to była walka, to była rywalizacja. Mam nadzieję, że tak samo, przynajmniej miałem taką nadzieję, że tak samo zostanie tutaj potraktowane. Cieszę się bardzo, że kibice też to zrozumieli, zaakceptowali. No,
No i tyle, no także no, jakieś tam może lekkie obawy, może nie obawy, przemyślenia na ten temat może były, ale tak myślałem, że po prostu też chyba to już tyle czasu wtedy od tamtego momentu minęło, ja w ogóle byłem w szoku, że ktokolwiek to pamięta, że coś takiego się wydarzyło, no ale myślę, że chyba już jakoś, nie wiem, mam nadzieję przynajmniej, że jakoś bardzo wielu ludzi nie ma mi tego za złe. Po czasie, jak się tak spotykam, czasem tam dziś rozmawiamy z ludźmi, którzy to pamiętają, to bardziej cały czas każdy z tego śmieje, że teraz dobrze żyję i rozmawiam z ludźmi, z którymi wtedy zagnęliśmy sobie głęboko w oczy, więc no mówię, no bardziej teraz po tym wszystkim zostały jakieś tam wspomnienia takie, może nie bardzo pozytywne, ale takie neutralne. I ostatnie z pytań. Czy jeśli trener Szymon Szydełko wywalczy z naszą drużyną 1000% utrzymanie, to będzie wiązał z naszym klubem dalszą przyszłość zawodową? Czy jest to dla niego tylko przepustka do objęcia stanowiska w wyżej notowanym klubie? Nie wiem, co to jest dla mnie. Dla mnie to jest na razie praca w Hutniku. Wykonuję ją, staram się ją wykonywać jak najlepiej potrafię. I muszę powiedzieć tylko tyle, że pracuje mi się to bardzo dobrze. Pracuje mi się tu dobrze, tak jak już wspomniałem nieraz, i nie zastanawiam się na tym, gdzie ja będę za 2, 3, 4 lata. Na chwilę obecną pracuję, tak jak mówię, tutaj. Jeżeli tutaj będę dalej, będę czuł, że jestem potrzebny, będę czuł, że jest tutaj, że zespół dalej przy mnie się rozbija, to na pewno będę chciał dalej pracować z tym zespołem, bo uważam, że zrobiliśmy tak wiele i szkoda by było to po prostu teraz jakimiś ruchami niszczyć, ale no, tak jak mówię, no, na razie nie myślę w ogóle o tym, gdzieś tam próbowaliśmy, gdzieś tam już, wiadomo, to pytanie się już tam przewija, bo moja umowa dobiega ku końcowi i gdzieś tam już nieraz jakieś tam to pytanie przewinęło, jeżeli chodzi o kibiców, przewinęło się tutaj wewnątrz w sztabie, ale cały czas to ucinam, ja nie rozmawiam, ani nie rozmawiam z nikim innym, ani nie rozmawiam tutaj w klubie na temat przyszłości, bo tak jak ktoś tu wspomniał w pytaniu, jeszcze nie ma na 1000% pewnego utrzymania, więc my myślimy tutaj z Grzegorzem o najbliższym meczu i to nas interesuje, a to, co będzie w przyszłości, to myślę, że po prostu czas pokaże. No, na razie, na chwilę obecną nie siedzę na walizkach, nie jestem spakowany jeszcze, także no, tutaj mamy na to czas. Podsumowując, najważniejsze jest to, co tu i teraz i każdy następny mecz. No, standardowo. Pora na drugą część pytań indywidualnych, czyli pytania do trenera Grzegorza. I pierwsze pytanie, jak ocenia pan swój czas pracy z zespołem CLJ U18? Na pewno był to wartościowy okres. Dużo mnie nauczył, myślę, że dużo nauczył ten zespół. Różnie na pewno jest to odbierane, bo część osób może, nie wiem, dosyć szorstko, powiedzmy, traktowaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że tylko ciężką pracą, tylko odpowiednim podejściem możemy w tej lidze gdzieś zapalić małe światełko, bo zdawaliśmy sobie sprawę z naszego potencjału. Także tak jak wspomniałem, to na pewno wartościowy zespół, ale wartościowy okres, ale też duży niedosyt, bo analizowaliśmy tą rundę, którą graliśmy i przy tych dwóch zwycięstwach i remisie przynajmniej 5-6 kolejek, które zagraliśmy z bardzo dobrymi zespołami, zagraliśmy na pograniczu jednej bramki, więc w tych meczach zdobyty gol lub jeden mniej stracony dawał nam dużo więcej punktów i w tych meczach po prostu punktując bylibyśmy gdzieś równo z zespołami Lechii czy Jagiellonii. To pokazuje, że te detale gdzieś zadecydowały o tym, że skończyliśmy z, no nie, nie, z niewystarczającą liczbą punktów, więc duży niedosyt, ale też duża nauka po tym okresie. Następne pytanie. Ile meczów ogląda pan w trakcie tygodnia? Pewnie zależy od tygodnia, ale na przykład w tym tygodniu to około 10 meczów będę musiał obejrzeć z racji tego, że mamy 3 mecze w tygodniu, a z reguły jest to około 6 meczów trzeba przeanalizować, żeby się dobrze przygotować do kolejnych meczów. Następne pytanie. Jaki jest pana ulubiony taktycznie zespół piłkarski? Taktycznie
No, od dziecka na pewno był to Juventus Turin, może wtedy mniej świadomie, bardziej z zamiłowania, a teraz myślę, że to się gdzieś wiąże z trenerem, z osobą, która, czy z menadżerem, która prowadzi dany klub i czasami się zmieniają barwy, więc bardziej powiem pod kątem trenerów. Na pewno inspiruje się zawsze Marcelo Bielsą, obecnie w Leeds i też podglądam te treningi. Wcześniej byłem dużo w Athletic Bilbao i podobnie tu jak trener gdzieś włoskiej myśli, czy Massimo Allegri, czy Conte, to są te osoby, ci trenerzy, którzy gdzieś mają, myślę, duży wpływ na to, w jakim kierunku myślę i czym się inspiruję. I ostatnie pytanie, jakie są najważniejsze różnice między pracą z seniorami drugiej ligi a młodzieżą? To pytanie już mówiłem, mówiłem na samym początku, bo mieliśmy to spotkanie, ale powtórzę się, bo to się jakby pojawia ten wątek bardzo często. Ja uważam, że świadomość zawodników, że świadomość młodzieży jest na innym poziomie niż świadomość przysłowiowego zawodowca, który już ma z tego pieniądze i wie, że musi być w każdym momencie przygotowany, skoncentrowany. I rozmawialiśmy ostatnio z trenerem tutaj Szymonem i też przewinął się taki wątek, że mówił to nam, pewną anegdotę opowiadał trener, który pracuje od wielu, wielu lat, można powiedzieć od kilkunastu lat na najwyższym poziomie i powiedział, że nie spotkał zawodnika, który swoim negatywnym zachowaniem czy takim przysłowiowym fochem cokolwiek w swojej karierze ugrał. Więc my spotykając zawodnika, który widzimy, że jest jakoś nieodpowiednio nastawiony czy obrażony w cudzysłowie, to staramy się właśnie tą świadomość wypracować i to uważam jest największa różnica, bo często ci młodzi chłopcy wcale nie są ani gorzej wyszkoleni, ani gorzej przygotowani, ale zupełnie nieprawidłowo reagują na decyzje trenerów, na decyzje klubu o powołaniach, niepowołaniach, a muszą mieć na pewno świadomość, że takie życie sobie wybierają, gdzie co tydzień ktoś będzie decydował o tym, czy będzie grał, czy nie, więc to jest taki, myślę, najważniejsza różnica pomiędzy tymi poziomami. To już by miało na tyle. Dziękuję Wam, panowie, za wspólnie spędzony czas. Za tydzień naszymi gośćmi będą Filip Hanslik i Kamil Belczowski. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Dzięki, do widzenia.